Kanał Warszawski Koks zarobił 157 tysięcy w 2021 roku, a 46 tysięcy w 2022 roku. Z YouTube'a zarobiliśmy 50 tysięcy. 6 milionów do przodu względem 2021. To będzie prawie dokładnie 60 milionów. Cześć, witajcie, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj robimy sobie podsumowanie roku. Powiedziałem tą statystykę, żeby ci, co nas na co dzień nie oglądają, żeby ich coś zaciekawiło, żeby zostali w tym materiale, że to nie kolejny materiał, w którym na przykład robimy inne rzeczy, mniej takie fajne niż na przykład rozmawianie o pieniądzach. Ile zarobiliśmy z YouTube'a, jest to coś, co nie mówiliśmy zresztą. Więc słuchajcie, jest to materiał taki wspominkowy i będą trzy sekcje. Pierwsza sekcja, podsumujemy sobie dokładnie YouTube'a, ile zarobiliśmy w zeszłym w tym roku, liczby YouTube'owe, potem przejdziemy sobie do sklepu, standardowo robimy co roku takie podsumowania, jak to wygląda na sklepie, najlepiej sprzedające się produkty, ilości dokładne energetyków, innych produktów. I trzecia sekcja, no to mamy taki flashback, co się udało zrobić w poprzednim roku. I zaczniemy sobie od YouTube'a, od zarobków, jak to wygląda. Ostatnio pewnie słyszeliście, że YouTube jest bardziej hojny niż to miało miejsce kilka lat temu. Nawet rok temu już byliśmy podnieceni, że dużo z tego YouTube'a się zarabia i jeszcze te stawki wzrosły. A Gimper porównywał u siebie na materiale, że teraz ma 10 razy więcej niż w jakimś tam X roku temu. Że inflacja inflacją, ale że i tak ten CPM wyjebało. Tak, ale cały rok na pewno się nie będzie zarabiać razy 10. No może dojdziemy do takich czasów, gdzie będzie się fajnie zarabiać z YouTube'a. Już jest coraz bliżej. Masz prawie milion w tym roku. Policzcie sobie, mamy 5-6 osób zaangażowanych w dział wideo. To jest koszt kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, a zarabiamy z YouTube'a 50 tysięcy miesięcznie. Czyli jeżeli byśmy się uparli, to z samego YouTube'a, z samego nagrywania coś by nam zostało. No, jakby oskubać firmę do praktycznie nas i kogoś, to... Jakbyśmy byli tylko YouTuberami bez żadnych współprac, bardzo to dobrze tak idzie to na plus. Słuchajcie, brakuje konkursik, zgrzeweczka, pitcha jest do wygrania. Co trzeba zrobić? Zostawcie koment. Jak nie wiecie, co skomentować... Co wam się najbardziej podobało w tym roku? To jest bardzo fajne. Fajnie. To jest bardzo fajne. Łapkę w górę. No i subik. Musimy subik te suby, też. Kurde, poprawić. Zgrzeweczka poleci i może jeszcze luzeczka. Coś tam. Luzeczka. To co, po kolei polecimy sobie kanały. Tak jak mówiłem na początku, największy kanał warszawski Koks, milion subskrypcji. 157 tysięcy w 2021 roku kontra 246 tysięcy w tym roku. No to prawie 100 koła więcej. Ekipa WK 127 tysięcy w 2021, 201 tysięcy w tym roku. Kuchnia WK 114 tysięcy i 200 tysięcy. Kuchnia największy progres, praktycznie razy dwa. I też filmy do grania. Ogólnie kuchnia najfajniej mi się ogląda, nasze filmy. Ja mam kuchnia. Tak, ekipa i kuchnia. Kuchnia też sobie właśnie wyobrażam, że ktoś, kto tak nie jest w siłce w tym naszym świecie, chce sobie wrócić do domu i obejrzeć coś takiego rozrywkowego, to będzie kanał dla takiej osoby, co właśnie mainstream lubi sobie poglądać, taki śmieszkowy, nie? Na tej kuchni. WK Gaming 43 tysiące, w zeszłym w tym 49 tysięcy i WK Dzik 50 kontra 54 tysiące. Te dwa kanały podobnie, ale umówmy się, że za bardzo też się nie rozwinęły, że nie kładliśmy na nie nacisku. Ale też trzeba dodać do WK Gamingu, że jest więcej współprac na pewno w porównaniu do poprzedniego roku. No, zgadza się. Tak. Najwięcej współprac mamy gamingowych. Nawet się pokuszę, żeby to powiedzieć. Tak, właśnie to są statystyki takie mocno zamknięte, no bo też lokowania na tych kanałach, wiadomo, no współpracy na tych kanałach, nie? Możemy powiedzieć, ale... że miesięcznie około 10 tysięcy jest więcej z tego gamingu? Można tak powiedzieć. Może być nawet, no, a łącznie ze wszystkich kanałów to sporo więcej, nie? Tak, no ale też nie każdy miesiąc nie jest... No ja wiem, ale dobry, to tak mówię a propos tego, że z samego YouTube'a by się spokorzyło. To zobacz, ile jeszcze tu nie ma tych liczb. Tak, a spokojnie razy dwa, biorąc pod uwagę lokowania, razy dwa, razy trzy. Kurczę, ma sens być YouTuberem. My zaczynaliśmy, 10 lat temu zaczynaliśmy w czasach, gdzie totalnie robiło się to tylko for fun, że ewentualnie mogłeś zarobić, jak zostałeś ambasadorem jakiejś firmy. Na naszym poziomie fitnessowym, nie? Ale już YouTuberzy wtedy byli mocni. No, ale to kilku, nie? Ale kilku. No tak, tak. Ale tak byli, było wiadomo, że byli. Zobacz, jak jesteś... Ale zmusiła nas sytuacja, żeby otworzyć sklep, bo przecież się na byciu YouTuberem nie zarabiało, więc może te ciężkie czasy nas zmusiły. Podziękujmy YouTube'owi, że takie warunki ciężkie nam stworzyli. Przez to mamy firmę. Jakbyś, wiesz, od razu miał z tego kilka stów, to na pewno nie byłoby aż takiej motywacji, żeby coś robić. Ale teraz sobie wyobraźmy sobie wszyscy widzowie, że jest
jest osoba, nie wiem czy jest taka osoba, która wykręca podobne liczby jakimś małym nakładem, że mało wkłada w te odcinki. Chyba się tak nie da już w dzisiejszych czasach. Lexi? Chyba, że właśnie ja kojarzę, Lexi. Że ona ma na przykład taki dwuminutowy film gadany do kamery. Faktycznie. Milion, nie? Że zmierzam do tego, że nie musisz wynajmować wyspy, oddawać ludziom Mustanga, żeby zrobić te miliony wyświetleń. No to zobaczcie, jak to wygląda. Jak ktoś jest na tyle interesujący i może zrobić tyle milionów wyświetleń i ma rocznie, powiedzmy, kilka takich... Tutaj możemy podsumować, że nasze łącznie wszystkie kanały zarobiły 750 tysięcy złotych. Jest to o 259 tysięcy więcej niż w 2021 roku. To jeszcze mamy subskrypcję, tylko że to jest 71 kontra 93, jak to jest? Przyrost tysięczny, myślę. Też moim zdaniem na subskrypcję bardzo uwagi nie zwracamy. Są filmy czasem, gdzie robimy przypomnienia o subskrypcjach czy jakiś konkurs, ale uważam, że i tak jest tego mało, nie? To jest tabelka do mocnej poprawy. No. To było mniej na pewno niż w 2021. W 2021 mieliśmy duży cel, żeby dobić miliona na WK, więc robiliśmy dużo konkursów, ale ostatnio sobie gadaliśmy, że chcemy wrócić regularnie z konkursami na kanały, no bo po pierwsze spoko, jak ktoś może coś wygrać z widzów, to jest raz, a dwa, że to napędza, że zawsze gdzieś tam motywuje ludzi, mamy żebyście zostawili tą łapę, żeby zostawić tego suba. I my mamy cel, i dział wideo nasz ma cel dobić na przykład na ekipie WK milion subów. Fajnie by było, ale też myślę, nie że zniechęciło, ale po prostu te subskrypcje przestały mieć znaczenie też. Bo mieliśmy milion na wyciągnięcie ręki, a teraz nie jesteśmy w niczym blisko, nie? Ja na przykład mam takie coś, że ekipa też, żeby ten milion miała. To by było takie fajne. Nie, fajnie, ale ten stempel jest tak daleko, kurwa. Wiesz, to będzie fajnie wyglądało i robić jakby wizerunek dużego youtubera, ale tak naprawdę... No nie ma to takiego przełożenia na wyświetlenia już w tych czasach od kilku lat, nie? Nie ma, ale jednak status jest. No tak, ale inaczej na ciebie się patrzy, że masz milion sub. No. Dla własnego ego, żeby powiesić sobie tą tabliczkę. Ja dla złotego przycisku. No tak. Twoja wartość netto rośnie, im więcej masz subów. Na pewno suby nie są bez znaczenia. Jak jesteś wyceniany przykładowo, tak przedmiotowo. Ktoś chce współpracę na kanale, który ma więcej subskrypcji, mimo że niejednokrotnie ekipa WK czy Kuchnia WK ma więcej wyświetleń niż warszawski Fox. Chociażby to. No. No i taka ciekawostka, że łącznie na wszystkich kanałach widzowie oglądali nas przez 19,2 miliony godzin, czyli ponad 2 lata ciągłego oglądania. Poczekajcie, ważny punkt dla nas, panowie. Na gamingu to jest jedyny kanał, gdzie mamy minusowy przyrost nowych subów. Na każdym kanale jest więcej niż rok temu, na gamingu mamy 10 tysięcy mniej nowych subów niż rok temu. I z czego to może wynikać? Zastanawialiśmy się? Mniej live'ów robiliśmy. Ja myślę, mieliśmy bardzo dużo problemów technicznych związanych z live'ami, z nagrywaniem tego gamingu. To na pewno jest duża przeszkoda. Ja wiem, to jest najmłodszy kanał. On miał duży boost na początku. Też. I ciężko to utrzymać. Może tak, ale zauważ... A gaming jest ogólnie mniejszy. Zauważ też, że ciężko nam się ten gaming realizuje. No jest i tego pada zaraz. Bardzo ale ciężko. Jak nam się je... krzyczałeś pokora, a teraz... Ale nic ci się nie dało. Nie, to nam się zajebało mi się przez 4 rundy. Strzelałeś we mnie, No tak, nie, no to wiadomo. Najwięcej problemów technicznych jest na gamingu. Przykładowo potrafiliśmy już do takich absurdów dochodzić, że 4 razy nagrywaliśmy jeden film. Ty, przecież nie nagrywało się. Nagrywało się. Patrz, jest rozpocznij nagrywanie. Ale miałeś zatrzymać wcześniej. No ale nie było. Nie zatrzymało. Patrz, jest minuta 53. Gamefuel. Ja pierdolę. Teraz wierzę w to, co Saker mówi. Trzeci raz nagrywamy game. Teraz wierzę w to, co Saker mówi. To jest jedyna rzecz, którą możesz się spierdolić jeszcze. Ale to teraz, samo... Spierdoliło. Teraz samo wierzę. Się no nie samo wiem, nie, naprawdę nie wiem. Poświęcaliśmy każdorazowo na jego godzinę, 2 godziny. Ale pracy całego, zrobił materiał. No pracy więc... całego zespołu, ale finalnie wiesz, nie wyszedł nam nawet ten odcinek, więc no... no. Trzeba się tutaj przyłożyć, myślę, do technicznych spraw. No. Mam ciekawą statystykę co do tego właśnie, że poświęciliśmy po 1,5 godziny na nagranie 4 odcinków, które finalnie nie poszły i zrobił z tego Bartek jeden materiał, a to nadal było 117 tysięcy wyświetleń. Tyle samo wyświetleń, nie? Na 4 razy więcej. Tak naprawdę 4 odcinki. No. Syzyf, czyli Bartek jest syzyf. Dobra, teraz czas na podsumowanko Geek Energy. W 2021 roku był dostępny w 2 sieciach, Topaz Lidl. W 2022 roku już doszły sieci Biedronka,
Kaufland, Stokrotka, czyli jesteśmy na stałe. No jeszcze no w Biedronce nie do końca na stałe, ale już mamy plany, że tak będzie w zasadzie, bo co miesiąc, myślę, że co miesiąc, co dwa miesiące będzie wjeżdżać bardzo duża dostawa. Czyli jest 5 sieci. Lidyno jeszcze. To, czyli razem 6 sieci. Nie? A sieci handlowe to jest 6 i łącznie 10 milionów puszek prawie sprzedaliśmy. 9,8 miliona, chyba już mówiliśmy u Pawła dla pieniędzy tą liczbę. I to było o dziwo 4,5 miliona klasyka. Dla mnie to dziwi, bo Tropik był takim wielkim hitem. Zawsze brakowało Tropika, staraliśmy się nadążyć, ale jednak jest bardzo dużo ludzi, którzy pije klasyka, nie? No klasyk to jest klasyk. Ponadczasowa akcja. Nie? A jeżeli chodzi o sklep internetowy wkdzik.pl, to tych dzików przez sklep sprzedaliśmy 2,5 miliona, co i tak jak na online, to jest bardzo dobrym wynikiem. Bardzo dobrym. Mimo, że już jest po tej fazie z pandemią, no to sklep się bardzo dobrze trzyma. W tym na sklepie internetowym klasyka sprzedaliśmy ponad milion, czyli dominacja tak naprawdę. Praktycznie 1,2 miliona. Tak. Bez kilku... Czyli jest dominacja klasyka, mimo że gdzieś tam mogłoby to być zaskoczeniem, nie? Dla wielu osób, że ten Tropik będzie dominował. Czyli zobacz, widzisz, że w firmie każdy bierze z lodówki Tropik przez całe wakacje. Widzisz w komentarzach u nas pod filmami, gdzie jest Tropik, na Instagramie, gdzie jest Tropik. A jak wyjdziesz jeszcze z tego akwarium, nagle się okazuje, że ten Tropik w porównaniu do klasyka, że ten klasyk jednak jest bardziej pożądany. No, ale uwaga, nie bierzecie jednej rzeczy pod uwagę. Od czerwca jest Tropik. Pół roku. Tak. Jest krócej. Na pewno będzie gonił, ale nadal wydawało się, że klasyk, no ja myślałem, że klasyk słabszy jest, a jest potężny. A już po sytuacji z ubraniami powinniśmy się troszkę domyślać, bo fajna jest koszulka niebieska, fajna jest koszulka granatowa, zielona. Beżowa? A w czym chodzi większość osób? A beżowa? Dwie czarne, beżowa też jedna jest beżowa, jedna zielona. A jest prawda taka, że ponad połowa osób wybiera cały czas czarne. Ej, to przejdźmy może, bo już właśnie zamknęliśmy chyba Geek Energy. Już konkretnie tu jest. A jak mówimy o koszulkach, to powiedzmy, która koszulka się najlepiej sprzedawała, bo mamy taką statystykę fajną. Czekaj, sięgnę do telepatycznych zdolności. Podaj mi 3 zalety bycia słabym. Odpuść, bo nie istnieją. Siła zaś uczy nas dyscypliny, pokonywania strachu i panowania nad sobą. Buduje charakter, który definiuje nasz kraj. Kraj, który nas wychował. Nigdy nie zapominaj, skąd jesteś. Myślę, sportowa Polska. Nie dam ci tego. Sportowa Polska, koszulka slim, czarna, 2800 sztuk na sklepie internetowym, a najlepiej sprzedający się suplement to białko Milky Way. 10800 sztuk. I tutaj możemy, mamy właśnie fajny pierwszy punkt, problem z surowcami, tak. To zaraz sobie do tego wrócimy, ale można powiedzieć tutaj, że no zdecydowanie takim priorytetem był Geek Energy dla nas w poprzednim roku i gdzieś te suplementy, nie przeznaczamy tyle czasu na zastanawianie się nad tymi suplami. Nasza ekipa też tak nie pracuje nad suplami, jest dużo roboty wokół Energola. Tak ale naprawdę nie mieliśmy czasu za dużo poświęcić na organizację w firmie, bo bieżąca robota uniemożliwiała to, żeby no strukturę jakby zmienić. A wiemy, że jest teraz już potrzeba stworzenia nawet działu, który będzie się zajmował suplementami, że warto ten temat też przycisnąć. No, jak już przeszliśmy do naszych produktów, typu koszulki i białko, no to zobaczcie, sam sklep nasz przez zeszły rok wygenerował 31 milionów, czyli tu jest 6 milionów do przodu względem 2021. Nie? I trzeba powiedzieć też o sytuacji z suplementami, bo od początku roku zaczęły się duże problemy z dostępnością, wzrosty cen, wielokrotne. To też na pewno musiało się przełożyć na mniejszą sprzedaż supli ogólnie. I też nawet były sytuacje, gdzie nie mogliśmy zamówić kreatyny, czy bomby, czy innych rzeczy kilka miesięcy. No, nawet ludzie już mieli teorię, że w ogóle kreatyna zniknie. Nie? No. Serio się baliśmy. Ja sobie wziąłem parę tych pudełek do domu, kurwa. Więc i tak no, sprzedanie jak na nas 10 tysięcy ponad
białek, zwłaszcza, że no przez połowę roku powiedzmy nie było tej dostępności, no to myślę, że fajnie. Bardzo fajnie. Jest na pewno mamy te suplementy na tyle dobre, że moglibyśmy gdzieś je tam popchnąć do Kauflanda, czy gdzieś myślę. A to myślę, że cel na taki, nie wiem. Ale nie jest to priorytet teraz, no. Nie? Jeszcze to podsumowując ten segment i myślę, że potem już możemy do wydarzeń przejść, że no to nasz sklep generuje połowę naszych obrotów, nie? Że sieci handlowe to jest połowa i sklep połowa, więc fajnie, że sklep jest fajnie. Tak mocnym. A w kolejnym roku mi się wydaje, że cały czas udział sklepu internetowego będzie się zmniejszać, bo będą dochodzić kolejne sieci i zobaczymy tą przewagę oby sprzedaży mała. Stacjonarnej. Oby rozwijał się, ale jednocześnie mała. Mhm. Bo my dopiero zobaczyliśmy, jaka to jest różnica jednak, gdzie musisz wejść na stronę i zamówić coś, a wchodzisz do sklepu i to po prostu jest na półce. No dużo ludzi nie zamówi brzoskwini, tylko pisze, kiedy będzie w sklepie. Tak. A już by mogli mieć. Tak, ale chyba żebyśmy się mocno skupili na rozwoju ubrań, nie? Ale nie pokonamy się. Ale tak, tylko mówię o rywalizacji w obrotach z poprzednim rokiem. Mhm. Że jeżeli też chcemy rywalizować... Podciągnąć mogłyby ubrania. No i suple i ubrania, no to jest, wiesz, no. Kurczę, no my supli tak naprawdę, no to my jesteśmy niemowlakami w suplementach. Bo robimy same podstawy, które kiedyś używaliśmy. Może nawet oferta za bardzo się nie rozszerzyć, bo jest wiele rzeczy, których nie uznajemy, nie? Jeśli nie wejdzie coś nowego, co ma sens, raczej tego nie zrobimy, nie? Tak. Kurczę, to jest też fajnie powiedzieć, myślę, że gdzieś się łapiemy na tym, że coraz mniej korzystamy z pewnych suplementów. W sensie nie chodzi mi o witaminy, ale na przykład z białka coraz mniej korzystamy sami. No ja na przykład nie zmniejszyłem korzystania z białka. Nie zmniejszyłeś? Do śniadań. Okej. Okay. Praktycznie zawsze. Ja mówię za siebie. Ja rzadziej na to. Ja też bym powiedział, że mniej. No bo jest już taka alternatywa w sklepach, że pijesz jednak sobie dużo białka, nie wiem, z jogurtu kredytowego, ze skyra, czy z innych takich rzeczy, nie? Prostych. No ja wczoraj jadłem serek wiejski z naszym white chocolate. No, to jest nieśmiertelne danie dla mnie. Do przepisów nadal to białko jest zajebiste. No. Lenistwo może po prostu stopniowo wygrywać. Tutaj mamy przygotowane fajne statystyki, bo mamy najmocniejszy nasz miesiąc, czyli listopad. To może być ciekawe dla niektórych osób, też chciałem, że przez cały listopad sklep internetowy miał 25 tysięcy zamówień. Przez jeden miesiąc 4,5 miliona obrotu, czyli jeden miesiąc odpowiada za, no wiesz, jedną szóstą, tak? Dobrze liczę? No. Obrotów. No mocny. I udało nam się o milion pobić zeszły listopad. Black Friday i te dni obok, nie? Black Month. Rok temu to jeszcze było bardziej widoczne, że my przez dwa miesiące zrobiliśmy tyle, co przez pół roku. No. Przez ten listopad, grudzień. Tak więc rozkminialiśmy, czy zrobimy progres, nie? A te dwa ostatnie miechy to po prostu taki boost, że... To tyle. Co do sklepu, myślę, temat sklepu internetowego możemy zakończyć. Idziemy z wydarzenia, tak? Najważniejsze. No. Najważniejszą rzeczą w styczniu były podwyżki. W styczniu? Żeby zrobiałeś wtedy. Ogólnie była akcja taka, że w ogóle w grudniu to Wigilia, no tak. Bo mieliśmy jechać na Sylwestra wspólnego. Tak. Ja musiałem zostać, bo COVID-a miałem, więc przeleżałem. W styczniu wyzdrowiałem, to prawda, bo już te przygotowania do walki, no i wtedy też w styczniu ogłosili nam dostawcy, że te surowce drożeją. I to jest w sumie takie najważniejsze. Z takich ciekawostek, nie mówiłem tego nigdy, prawie mogłem przestać być naturalem w styczniu, ponieważ jak sparowałem z tobą, jeszcze sparowaliśmy, nie mieliśmy oktagonu, były te puzzle twarde. Ciało jeszcze nie było przystosowane do tego typu wysiłku chodzenia na nogach i naciągnąłem sobie bardzo stopę. I nie dość, że ten COVID nie dojechał, to jeszcze ta stopa i nie mogłem jeździć do Reobu przez tydzień, nie? No i to była taka kontuzja, że się trochę martwiłem, że nie wiem, że na kolanach trzeba będzie, wiesz, trenować, ale... W ogóle boks na kolanach, chciałbym to zobaczyć. I to już była tak kryzysowa sytuacja, że... Miałem w lodówce swojej peptyd. Miałeś w lodówce? Miałem w lodówce swojej peptyd. Nie powiem, kto mi go ogarnął. Nie chcę tego mówić. Miałem peptyd. Czekaj, jak się nazywa ten peptyd? Peptyd, który regenerację przyspiesza. MGF? Nie. To, a to nie jest ten?
BPC, tylko że w... Chyba BPC to było, na regenerację tkanek, nie? No jest. To chyba było BPC. W tabletkach też. I to była taka sytuacja, że właśnie wiesz, no kurwa, no walka, że wiedziałem, że to nie jest taka najważniejsza dla mnie rzecz w życiu i tak myślę sobie, wezmę to i nie będę na przykład mógł już nigdy tak wystartować w zawodach dla naturali, powiedzmy, przez to i wolałem poczekać. Na szczęście... A głupie to jest, że to BPC jest zakupione. Głupie, nie? No, bo to nie da ci rozrostu, że jakiegokolwiek. No tylko ci przyspiesza regenerację po prostu. No. No ale wiesz, jakby tak na to spojrzeć, jak biorą to regularnie, no to jednak mogą się bardziej przeciążać i mają mniejsze ryzyko odniesienia urazu, więc no to sporna rzecz, ale jednak tego właśnie nie wziąłem i udało się tą stopę wyleczyć, w sensie, że tam był lekki ból, ale szybko wróciła do sprawności, już tam zaczęliśmy się bawić. Luty, no i luty walka moja. Przed tym rokiem zastanawiałem się, czy uda się nam jako WK na YouTubie jeszcze pobić poprzedni rok, gdzie Saker miał zawody, ty miałeś walkę, nie? No i jednak był to rok, który znowu były aż 3 walki MMA. Więcej było. Dużo się działo, więc ja jestem ciekawy i praktycznie przez 10 lat, od kiedy jesteśmy na YouTubie, co rok udaje nam się coś więcej. Też ten rok to był powrót ławy, krosy, zrobiliśmy serię z Familiadą, więc to działo się, nie? Tak, zmierzam do tego, zastanawiam się, kiedy będzie ten rok i czy będzie ten rok, gdzie trzeba będzie, bo to cały czas idzie tak. Czy będzie taki rok, gdzie będzie ewentualnie tak, ale żeby pójść znowu tak, nie? Ale mi się wydaje, że dlatego nie idziemy w dół, bo my nie idziemy tak, tylko idziemy tak. Spokojnie. Tak, ale co musisz zrobić w tym roku, żeby zaskoczyć widza nas tutaj? Zobacz, w zeszłym roku mieliśmy 3 walki, to przejdziemy dalej. Może przyjedziesz. Wiesz co? Ej, marzec, to by było dobre. Jakbyśmy robili serię na towarze, byłoby dobre. Tylko nikt nie chce tego robić. Marzec, walka pączka. Luty, walka owce, marzec, walka pączka. Nie było żadnej walki. Co? Ja dopiero będę walczył w tym roku. No dobra, miałeś walkę. Pamiętam, jak wchodziliśmy z tobą do... Fakt, że pącz tak chwilę po tobie. No zobacz, weź to rozkmin, weź to przebij. Luty, marzec i potem robór, nie? Kwiecień, premiera naszej kawy, Headshot, która była w produkcji jak energetyk od 2017. Zaczęły się pierwsze te, ona się nazywała, tak klepała na początku, że nazwaliśmy ją, chcieliśmy ją nazwać Zagłada, ale dobrze, że tak się nie stało. I to potem wojna jeszcze na Ukrainie wybuchła. No właśnie. Nie, to przed pandemią jeszcze było. Ale Zagłada od zawsze się źle kojarzyła, a teraz to podwójnie. Tak. Ona tak na początku klepała, ale jak jeszcze nie byliśmy No nie ma lepszej. No to taki jest, wiesz, smaczne przy takiej ilości kofy. To jest, myślę, że duża zarada. Zależasz jest dobre. Nie za gorzka. Każdy gość, co był u nas na ławie, próbowali, no to chwalili. Nie? I 3 gramy to jest niecała łyżeczka, nie? Mała, niecała łyżeczka ma 200 mg kofeiny. Ogólnie trzeba uważać. I łatwo sypnąć 5 i nagle razy... I na przykład mamy bombę i czy energetyka, ale Headshot to jest taki suplement, który jest najbliższy takiej używce, mam wrażenie, że jak chcę, żeby coś, żeby miał na ciebie produkt taki wpływ jak narkotyk, to jest najbliższe takiej używce, że naprawdę, w szczególności na początku, pamiętam jak w tej kuchni na Krakowiaków to waliliśmy, no to naprawdę jeszcze nie byliśmy przyzwyczajeni do takiej ilości kofeiny, no to wypierdala. Ja dzisiaj rano wypiłem, no i kurwa, no nie ma lepszego sposobu na pobudzenie. No dosłownie tyle bierzesz i masz więcej kofy niż w Energol. To nawet jakby to się nie sprzedawało nigdzie, to i tak bym to robił do końca życia, po prostu dla siebie. Nie? Tam była kontrowersja, możemy dać post, bo teraz weszła do Dino ta kawa, no i ta cena 45 zł tam była kwestionowana przez wiele osób. No oczywiście, to za opakowanie tej wielkości, to się wydaje duża, mówię wydaje się, no bo tam jest 50 porcji. 50 porcji i to jest produkt po prostu tego typu, że gdzieś tam na półce kap smakowych z innymi firmami typu GBS, no to jest ta cena porównywalna, ale fajne jest przeliczenie, że za 200 mg kofeiny płacisz 90 groszy. No. Za energetykę płacisz. A to jest 5, nie? Więc jak ktoś szuka tylko tej kofeiny, no to tak w obronie tej kawy po prostu, że fajnie jest spojrzeć od tej strony, jeżeli już decydujecie a dalej, się na zakup. Zdaniem, dalej jest ten aromat, smaczek kawy jednak. Nie jest to jakiś napój, którego nie
nie rozpoznasz. Nie, no jest to według mnie jeszcze kawa. Dla porównania takie dwa sypnięcia zwykłej kawy to jest 60 mg kofeiny. Może. Jak macie zwykłą kawę, nie? 60, no, nie, to coś jest, takiego. Pojebane to jest, no, jakie to jest stężenie. Więc jakby to porównywać do kawy Nescafe zwykłej, no to jak macie pojemnik, no to byście musieli dwie kawy kupić zwykłe, nie? I wsypać tego, no, żeby to, tego wsypać po prostu dwa razy więcej, ponad dwa razy więcej. Trzy. Dobra, czy trzy nawet, no. Koniec nie liczmy, koniec nie liczmy, bo reklamowego. Zobacz, liczę, patrz co się dzieje, jak zaczynam liczyć. Lecimy dalej, maj, Sportowa Polska 2, no, przepraszam, nowa kolekcja Sportowej Polski. Czerwiec, premiera Tropika, pamiętam jak piśmy na plaży przed walką. Robura. Najlepsza premiera historii, nie? Że się udało zgrać w czasie, nie? Fajne. No. Wszystko, wszystko całościowo, nie? Ten tropik wokół tego, co, no, co chłopaki zrobili. Pały jak chuj były, ten tropik był jak zbawienie. I bardzo fajnie będę wspominał wyspę właśnie, co chłopaki stworzyli. Bardzo fajnie się tam nagrywało, wieczorkami się działo. No. Ognisko. Ognisko? No, zobaczymy, czy uda się to przebić w tym roku. Na pewno nie. Lipiec. No faktycznie w lipcu dołączyłem do chłopaków. To jest napisane, że miałem 30 i billboard mi zrobili dla żartu pod Złotymi Tarasami. Jest to takie miejsce, no jedno z takich, no, gdzie jest, no, najwięcej po prostu ludu się przetacza. Ale chwila, ty nie miałeś M4 już w czerwcu? Pod koniec czerwca. Właśnie ciekawe, ten punkt, że M4 jest wydarzeniem. No, że... Jako wydarzenie... No trochę jest. Ale znaczy, widzisz, sami o tym powiedzieliśmy, no, w odcinku dla pieniędzy, że jednak to jest wydarzenie. Okej, okay, no dobra. No to gdzieś tam w czerwcu w ogóle mieliśmy taki pomysł, żeby pod koniec roku, bo nam się tak kończyły leasingi, brać sobie M4, że każdy z nas weźmie. Znaczy tam Saker ma inny plan, jak będzie chciał, to wam powie. No bo ma inny po prostu plan, ale my we trójkę. My we trójkę chcieliśmy sobie właśnie 3M4 wziąć. W czerwcu miałem ten wypadek. To spowodowało, że no, mogłem wziąć szybciej to auto. Co robi youtuber, jak rozwala samochód? No bierze kolejne lepsze. Tak jest. Ty co? Ty sobie wykupiłeś swoje auto, sprzedałeś i wziąłeś szybciej M4 w lipcu? Ty już dobór miałeś w lipcu? Albo w sierpniu. On szybko też. W sierpniu. Kurwa, to jest tak, że jak owca jeździł tą M4, to my po prostu już nie mogliśmy wytrzymać. Ja przez jakiś czas płaciłem leasing za dwa auta. Już zapomniałem. Już je sprzedaliśmy, ale no tak nie mogłem się doczekać tego M4. No ja ogólnie X7 chciałem wcześniej, o, ale kurde, jak zobaczyłem już na żywo to auto. Ale byś się w ten... Ale byś był niezadowolony. Jak wgłębiłem się bardziej, widziałem jak to auto jest toporne, jak czołg, to jednak to wygrałem czwórkę. Ja wiedziałem, że... Ale ma fajną rzecz. Ma chłodzenie i ogrzewanie napoju. Jako jedyne auto BMW. No tak. No to... Jedyne. Ale ja się cieszę w szczególności, że Robur właśnie nie poszedł tą drogą, że nie zdecydował się na SUV-a, bo tak mi to nie pasowało, że Robur nie ma, ma możliwość i nie weźmie kurwa se auta sportowego, jak ma 30 lat jeszcze, nie? No kiedy będziesz jeździł autem sportowym, jak masz możliwość, tak? No zajebiście, że wziąłeś. Piątkę, ale się tam pod koniec już jednak znudziła. No, no. Fajne, duże auto. I tak jeździsz sam. No, przez 90% dokładnie. Czasów albo w dwie osoby, no, nie? A ty lubisz auta sportowe, lubisz. No właśnie. Jara cię to, więc ja się cieszę. No. Zresztą pamiętam, jak przyjechałem tym w nocy, tam wszedłeś sobie, poklikałeś, coś popatrzyłeś. No tylko ten wydech lipa, ale już tutaj z Fly Performance działamy. Jeszcze zostało tylko auto Poncha. Teraz się będzie wymieniał na dniach i tam jakiś, gdzieś tam te wydechy wam dokładnie pokażemy, jaki patent na to został zrealizowany. Jak to jest, że to auto jest takim marzeniem, takim, nie? Jak to jest zrobione. Wiesz, na przykład jakby mi wszystko odebrać, to wolałbym, żeby zostało mi to auto, żebym sobie nawet w nim mieszkał. Kurczę, wiesz, możliwość podróżowania i gdzieś tam taka więź, jak miałeś konia kiedyś. No, otwierasz te możliwości, podróżujesz, nie? No to jest taki, wiesz, w filmach każdy superbohater ma jakieś też swoje, wiesz, no to jest takie, to tak nas kultura ulepiła, uważam, i możliwość po prostu, takie poczucie wolności, że trzeba możesz podróżować. Trzeba być wdzięcznym wszystkim widzom i osobom, które nas wspierały kiedykolwiek. No to prawda. Trzeba robić dobrą robotę.
To prawda, no. Mamy nadzieję, że coś wam oddaliśmy i jeszcze będziemy chcieli też oddać w nadchodzącym roku, ale to pogadamy, jak w ogóle dojdą pewne procesy do skutku. Ale dobre kroki się robią. Robią się. Już mamy pozytywny news. Robią się, robią. Co dla nas. Jak każdy youtuber teraz szykuje się. Ale to nie. Nie lubię tego, ale... No, ale to my też. Wręcz żałuję, że wrzuciłem trochę fotę. Wrzuciłem chyba fotę jedną, jak z procesu. KMW ten... Bo mieliśmy to dokumentować, tam to były początki tego Twittera, że chcieliśmy coś Twittera próbować, ale jednak nie jesteśmy na tym Twitterze, bo poszło na Insta i na Twittera, żeby przenieść też na, tak jakby... Nie, nie będziemy tak robić. Ej, może 2023 to jest rok, że my wejdziemy na Twittera. Bo nie ma nas w ogóle, nie? No nie ma, ale nie mamy też pomysłu i też wiemy, że wszędzie się nie da być. Co tam mówić? Wszędzie nie da się być, nie? Mieszane uczucia mam co do tego Twittera. Wiesz, bo... Nie czuję jeszcze tego. Ten Twitter bardzo na impulsach polega. Fajnie jak piszesz, pierwsze co ci przyjdzie na przykład na myśl, nie? Wtedy to jest takie czyste, wtedy tak. Prawdopodobnie nie masz racji, wtedy otwiera się pole do dyskusji, nie? A jak zaczynasz się zastanawiać, w końcu myślisz, po chuj to w ogóle tweetować, nie? Więc, ale wtedy jak tweetujesz, no to ryzykujesz jednak, że ktoś się z tobą nie zgodzi, może trzeba być bardzo jakimś takim, wiesz... Trochę Facebook był Twitterem u nas, nie? Że ludzie pisali takie pisane posty. No. Jak Facebook był jeszcze takim, wiecie, komunikatorem otwartym. Tak, no. Że się robiły takie mini czaty. Ale jest to bardzo fajne, bardzo mi się podoba to jako takie medium dla tych zawodników freakowych. Bo fajne to jest, że oni tam mogą jakoś budować te konflikty. Dobra, jedziemy z sierpniem. W sierpniu jest Geek Energy w Biedronce. No i właśnie pierwsza wizyta u burmistrza. No to wyprzedziłem ten punkt, ale nie będziemy nic więcej mówić. Wrzesień mamy kolekcję Dźwigaj Dziewczyno 2. Geek został sponsorem Hilik i powrót do serii wyciskania. To bardzo ważny ten wrzesień. Mocny miesiąc. No. Pierwsza połowa roku była mocna i tu wrzesień też. Tak, no właśnie fajnie też ten Geek w Hiligu, nie? Podoba nam się to. Myślę, że to nam też pomogło zwrócić uwagę po prostu ludzi spoza branży naszej na tego Geeka, wiecie. Na przykład widzowie Wicki, Lexi sięgną po tego Geeka, wiecie o co chodzi i tak dalej, nie? To jest potęga jednak, to jest potęga i bardzo dobrze nam się współpracuje, zresztą bardzo dobrze nam się dogaduje z Hiligiem. To też może fajnie dla nas podziałać, bo robimy ubrania dla Hiliga i to dla nas też jest doświadczenie fajne, co możemy przełożyć na sklep potem, że możemy mieć naprawdę wyższy poziom tych sportowych rzeczy, takich już czysto treningowych, nie? Tak, no Artur Szpilka w dresie Geeka, zresztą już jest dawno po gali, a widzę, że cały czas chodzi, nie? Nosi. No to jest, jakbyś sobie pomyślał, ty trzy lata temu pomyśl, że Artur Szpilka będzie chodził w twoich dresach, albo pomyśl sobie, jak oglądałeś, jak z Wilderem walczył i że będzie chodził w twoim dresie, nie? Rok temu bym nie pomyślał. No, my tak się śmiejemy tutaj wewnętrznie, że nawet jeżeli to by się nie opłacało, to tylko dla tej rzeczy to fajnie, że to jest, nie? Może wy wiecie, który... Nie tylko Artur Szpilka, no, nie tylko Artur. Może wy wiecie, który to był miesiąc, gdzie duży baner na Jerozolimskich powstał, bo myślę, że to też cały czas dużo osób oznaczało nas z tym. Przed wakacjami. Bardzo dużo się przewija tam samochodów. Zaraz po premierze. No jest Pika. Ogromny ten baner, myślę, że to też nam trochę dało. Jerozolimskie, macie Szartyka. Później zjazd na największą pomyłkę w Warszawie, czyli ten tunel, Billboard trasa 7. Billboard był drugi po tym, czyli to musiał być 4 lipca mam. No to fajnie. Aleje Jerozolimskie, wjeżdżacie do Warszawy, jedziecie pod górkę, wyłania już się panorama Warszawy. I z prawej strony jest duży billboard, naprawdę duży, właśnie Geek Energy. I zajebiście to widzieć, jak się wjeżdża do Warszawy. Jakby i też to nasze miasto było. Trochę tak, nie? Na przykład sobie dyskutowaliśmy, że nie wiem, jedzie jakiś, nie wiem, przykładowo polityk, nie? Przykładowo Morawiecki sobie wjeżdża do Warszawy, ty patrzy Geek ogień z kurwami, nie? Aha, i to jest takie, wiesz, to jest taki mocny przekaz. Kiedyś sobie o tym gadaliśmy, że mamy taką szansę, że na przykład ten baner nie jest zajęty przez jakąś Coca-Colę czy coś, bo te duże korporacje mocno poszły w marketing internetowy, odkąd jest internet i tak, dużo... Ale oni też w centrum Warszawy piszą, nie? Też. Tam, gdzie już jest pewnie razy 4-5 ceny. Październik, kolekcja Spray wyszła. Fajna kolekcja. Tak, a była kręcona
reklama w czerwcu albo w lipcu, pamiętam. Co w te upały. No. Pamiętam, że była ta reklama w największy upał nagrywana w roku. Pamiętacie to? No tak, wrażyło. Jaki a tak upał? Zeszła kolekcja. No beka, że dopiero za małej ilości. Fajnie. Wiesz czemu, Błażej, tak długo? Bo nie pamiętam. Co długo? Od czerwca do października z premierą. Często z kolekcjami to jest tak, że na przykład robimy reklamy, dostajemy zielone światło. Zimny nos, prośba. Krew mi leciała. Często jest tak, że dostajemy zielone światło na kolekcję, mamy sample i możemy je ograć, no ale jest taka sytuacja jak na przykład teraz z kolekcjami, że są doszywane i musimy na nie jeszcze poczekać, zanim one finalnie wejdą na sklep, a reklamy już mogą być zrobione, no nie? Więc to tak właśnie działa. Szwalnie też cały czas rozwijamy i no trzeba powiedzieć, że w tym roku nie zawsze nadążaliśmy z szyciem też. Duży dostawca nam odpadł, przejmowaliśmy produkcję i teraz też podejrzewam, że wiele topowych produktów nie ma wszystkich rozmiarów. Ale jeżeli chcecie pracować w WKDZiK, macie jakąś zajawkę, to piszcie do nas CV. Tutaj maila dajemy. I rekrutacja jest otwarta, bo dużo tych osób na pewno w tym roku, w 2023 będziemy potrzebowali. Listopad Move Federation, bardzo fajnie wspominamy. Fajnie, bo to nie jest jak walka, a jednak wychodzisz sobie na luziku, na tą arenę, popykasz w piłę. Też takie lekkie marzenie z dzieciństwa, żeby zobaczyć jak w takim meczyku, nie? Wziąć sobie udział przy publice, bardzo dobrze chyba wspominamy. I czekamy, ja mam nadzieję, że to pociągną, nie? Projekt na pewno oglądał się super i nam się uczestniczyło też super w tym. I grudzień, premiera Beach. 10-lecie kanału i wielka impreza filmowa. Było dobrze na tej imprezie. To, co było na imprezie, zostaje na imprezie, ale były takie rzeczy, które powinny zostać na imprezie jak coś, ale na plus. Ale też byłyby rzeczą, które mogłyby znowu wynieść na YouTube na wyższy poziom. Mogłyby. W ogóle ta historia, musimy porozmawiać. To się zatoczyło koło, tylko inne osoby, bo tak się zaczynało wokalnie, Langstream. Jeżeli będą ciągnąć widzowie ten temat w komentarzach, porozmawiamy z osobami, czy możemy nakreślić tą historię. Ja mogę odegrać rolę. Jest osobny film na tą historię. Tak, ktoś może odegrać rolę drugiej osoby. Ja myślę, że osoba, o której nie może mówić, też by chętnie odegrała. Ona by odegrała to? No pewnie. Ale ona nie pamięta tego, a ja byłem wtedy ja przy pisuarze byłem i pamiętam dokładnie manierę mówienia. Wiesz, no dobra, zobaczymy, czy ktoś w ogóle jeszcze to teraz ogląda ten moment filmu, żeby to przypomnieć. Druga gala Dzik, X-Hylik, no i Tropik wjeżdża do Biedronki i tak zamknęliśmy rok 22. Bardzo mocny, bardzo mocny. Mocne zamknięcie, Tropik w Biedronce, to jest... No. Mi się wydaje, że kawa w Dino jeszcze na ostatni dzień roku się załapała też. Tak.